Dzień dobry, dzień dobry. Nie mogło mi zabraknąć w tym odcinku. Zapraszam na kolejny film o zakupach z Chin. Tym razem dotarł do nas taki oto malutki zacisk. Niewielki i dość lekki. 105 mm na 60. Rozstaw szczęk na maksa, bo to jest oczywiście istotna kwestia. 55. I tutaj szczęki, one się zwężają u góry na 56 mm. Na 66 mm. Kiedy wziąłem to do rąk, wydawało mi się to trochę takie nie do końca dopracowane. W sensie, że jest to dość lekkie. No i tutaj ta szczęka jedna, jak widzicie, się tak porusza. Jest dosyć luźna. I pierwsza moja myśl, że coś tutaj nie do końca działa. Ale po dłuższym zastanowieniu, 10-sekundowym, wymyśliłem, że jednak tak ma być. To jest prawidłowe zachowanie tego zacisku, ponieważ nie jest to zacisk tak jak są zaciski płaszczyznowe, gdzie zawsze szczęki mają być równolegle do siebie ułożone. Jest to bardziej zacisk specjalny i już Wam pokazuję i objaśniam, na czym jego specjalność polega. Tutaj jeszcze w zestawie jest komplet czterech śrubek i takich czterech tulejek. Już sobie tutaj wkładamy to wszystko i kompletujemy. Jest to zacisk do owalnych elementów. No i właśnie cały bajer polega tego zacisku na tym, że możemy mocować inaczej niż w normalnych zaciskach. Śrubokręt w dłoń i tak pracuje się zdecydowanie lepiej, nie? Zamocuję tylko tutaj te gumki, te tworzywowe tuleje w tym zacisku. I zobaczymy, jak wtedy będzie się nim pracowało. Mamy zamocowane. No i teraz weźmy jakiś kształt obły, z którym w normalnych zaciskach mielibyśmy problem. Dociskamy. Te szczęki nam się układają. Oczywiście teraz wziąłem kółko, więc to jest proste, ale kiedy pojawią nam się jakieś naprawdę dziwne kształty, w normalnych zaciskach faktycznie jest problem, żeby takie elementy chwycić. Teraz sobie chwycimy tak. Jest rock solid. Jedną rzecz, która mi też od razu przyszła do głowy, to w tym momencie, widzicie, trochę jeszcze to się rusza i lata. Dlatego ja bym tutaj od razu proponował wykonać jeden ruch. Ja sobie przygotowałem już taki element. Będę jak Adam Słodowy. I bierzemy taki element, przykręcamy i mamy gotowe. I najpierw sobie zrobimy mocowanie tego zacisku. Przykręcimy to wszystko, włożymy w zacisk strugnicy i wtedy pokażę Wam, jak pracować na tym zacisku. Akcja zamocuj zacisk w zacisku skończona i zobaczcie, z tego mikrusa, który tak się chybotał, mam super stabilny zacisk. To jest teraz dopiero dobre miejsce do pracy. Nie ma nic gorszego niż latający materiał i niestabilne miejsce. Więc pach, zamocowane i gotowe. I możemy się zabierać na przykład za pracę pirografem. Niech on się nagrzeje. Albo możemy tutaj również pracować, już Wam pokazuję, wrzecionem szybkoobrotowym z takimi małymi frezami. Odpalimy sobie okulary na noc. Pamiętajcie o bezpieczeństwie. Nie mogę ruszyć i możemy zacząć pracować.
Ale pirograf na bok, bo nie o nim film. Nie będziemy się tutaj bawić. Jeszcze jeden przedmiot w moich rękach się pojawi, który również myślę, że nadaje się do takiego zacisku. Albo powiem inaczej. Inne zaciski miałyby duży problem, żeby chwycić stabilnie tak nieregularny przedmiot. A tutaj zobaczcie, naprawdę on ani drgnie. Czyli to mocowanie ma siłę i o to chodzi. Czyli to są kamienie wszelkie jakieś, czy szlachetne, czy też nie. Dla osób, które bawią się z jakąś biżuterią, fajne miejsce mocowania. I kolejny temat to są muszle. Tutaj akurat mam muszlę naprawdę sporą i ona się tutaj nie zmieści, ale oczywiście inne, mniejsze muszelki można tutaj mocować. Fajna rzecz, za grosze. Link, słuchajcie, w opisie. Tradycyjnie pamiętajcie o czytaniu opisów. Tam zawsze znajdują się informacje, gdzie te przedmioty można wynaleźć. A ja sobie zostawię właśnie to gdzieś pod ręką. Jak sami widzicie, tak mały zaciska potrafi zrobić coś, czego moja całkiem spora kolekcja zacisków zrobić by nie mogła. Więc to maleństwo zostawiam gdzieś tutaj pod ręką do zadań specjalnych. Dziękuję Wam za uwagę. Wiecie, co macie zrobić. Subskrypcja, testy TV, łapa w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie za dni kilka. Tak jest. Na razie, cześć.